Awaria silnika w Boeingu 737. Sprzeczne doniesienia Hawaje. Awaryjne lądowanie towarowego Boeinga 737. Towarowy samolot Boeing 737 lądował awaryjnie w oceanie z powodu problemów z silnikiem, informuje CNBC. Pilotom nic się nie stało. Telewizja podała, że maszyna doświadczyła problemów z silnikami niedługo po starcie z Hawajów i próbowała wrócić na lotnisko w Honolulu. Piloci przekazali informację o awarii silnika, przez co samolot musiał awaryjnie lądować. Pilotom nic się nie stało. O tym, że udało ich się uratować, poinformowała tamtejsza Straż Przybrzeżna, informuje CNBC i powołując się na Federalną Administrację Lotnictwa. Jeden z nich został przetransportowany samolotem do szpitala Queens Medical Center, a drugi został doprowadzony na brzeg łodzią ratowniczą. Lokalni urzędnicy donoszą, że duży samolot transportowy Boeing 737 rozbił się w oceanie niedaleko Hawajów. Incydent miał miejsce około godziny 13:45 w piątek. Lot HOADES Aviation T4810 zatonął w oceanie około 2 mil od lotniska Kalaeloa, które znajduje się na zachód od Honolulu. Jak wyjaśniono, jednostki 737 wykorzystywane do przewozu towarów mają niejednokrotnie dziesiątki lat i są to maszyny, które służyły wcześniej do transportu ludzi. Samolotu, który musiał awaryjnie lądować, nie można mylić z Boeingiem 737 MAX, które stosunkowo niedawno powróciły do lotów na całym świecie po prawie dwuletniej przerwie związanej z naprawianiem wadliwych systemów, które przyczyniły się do katastrofy w Indonezji w październiku 2018 roku i w Etiopii w marcu 2019 roku, w których łącznie zginęło 346 osób. W marcu bieżący rok do 15 przewoźników, którzy wznowili loty z użyciem 737 MAX, dołączyły polskie linie lotnicze LOT.